Siemka misiaki. Dzisiaj zrobimy pieczone udko z indyka z ziemniaczkami. Ziemniaki są umyte, wyszczotkowane druciakiem. Ziemniaczki pokroiłem w ćwiarteczki. Teraz skrapiam je delikatnie oliwą. Może być olej. Przyprawiam solą morską. Teraz świeży tymianek. Nie potrzeba dużo, wystarczy troszeczkę. Rozrywam i rozkładam po całości. Nada fajnego aromatu i świeżości tym ziemniaczkom. Dla podniesienia walorów smakowych zioła prowansalskie. 2-3 takie szczypty duże. Także po całości. Teraz wszystko mieszam, wcierając delikatnie zioła i sól z oliwą w pokrojone ziemniaki. No i tu mam takie mięsko. Jest to udko z indyka, było wcześniej przyprawione. Zrobiłem taką marynatę, troszeczkę wody z oliwą. Do tego ulubiona przyprawa z kurczaka, czosnek staropolski, odrobinę rozmarynu i tymianku. Natarłem to mięso i zostawiłem w lodówce na dobre 12 godzin. Jest lekko słone, delikatnie pikantne, bo dodałem też trochę pieprzu kajen. Układam na ziemniakach. Tak naprawdę nie mam pojęcia, jak długo będą się piekły. Będę na początku sprawdzał co pół godziny w temperaturze 200 stopni, 180-200 może po piekę. Poobrócę ze dwa razy, zobaczę w środku, może przykryję folią. Teraz oblewam jeszcze tą marynatą troszeczkę, żeby ziemniaki nie były za suche, żeby za szybko się nie zapiekły. Wytworzy nam się z tego fajny sosik, bo jest to woda z oliwą. Na pewno będzie przepysznie. Już fajnie pachnie, a co dopiero jak będziemy piec. Zachęcam Cię do takiego przyprawiania wcześniejszego mięska. Zawsze efekt będzie inny niż posypane i włożone do piekarnika. Lubimy dania lekko na ostro, więc z pieprzem kajen posypię jeszcze skórki z góry. Na każdej po troszkę i delikatnie rozetrę. Jak się upiecze, będzie chrupiąca i do tego jeszcze fajnie pikantna. Teraz podsumowując, ziemniaczki są umyte, wyszczotkowane, druciakiem wyszorowane, pokrojone w ćwiarteczki, rozłożone, przyprawione oliwą, solą morską, świeżym tymiankiem, zioła prowansalskie. Indyk był w zaprawie, w takiej zalewie, 12 godzin. Ulubiona przyprawa do kurczaka, też tymianek. Troszeczkę rozmarynu, czosnek staropolski, jest lekko słony, lekko pikantny, skóreczkę natarłem, pieprzem kajen, będzie fajnie chrupiąca i lekko ostra. Super pachnie, za chwilę wyląduję do piekarnika na 200 stopni i co pół godziny będę zaglądał.
Mam nadzieję, że będzie to. Czekając na pieczonego indyka, zapraszam Cię do subskrypcji kanału. Dodaj mi motywacji, subskrybuj. Dziękuję Ci bardzo. Po pierwsze pół godziny minęło. Indyk ładnie pachnie. Skóreczka się tutaj upiekła, ale na razie obracamy. Ziemniaczki jeszcze twarde. Przekręcam indyka na drugą stronę. I wędruję z powrotem do piekarnika na kolejne pół godziny. Mija kolejne pół godziny. Nacięty indyk już jest miękki, nawet bardzo, ale jeszcze w środku czuć takie twarde mięsko, więc postanowiłem, że delikatnie obleję je susikiem, który się tam wytworzył. Każde łódko po kolei przykrywam folią spożywczą i jeszcze na pół godziny, choć już czekają na obiad wszyscy, ja też jestem bardzo głodny, na jeszcze na pół godziny w 180 stopniach przykrytego folią aluminium indyka wkładam do piekarnika razem z ziemniakami. Pachnie już niemiłosiernie, kiszki skręcają się, ale będzie dobrze, wytrzymam. Ok, czas wyciągnąć już naszą potrawę z piekarnika. Ile można czekać? Mija półtorej godziny. O kurde, ale pachnie. Świeży tymianek, rozmaryn, czosnek, mięciutkie upieczone ziemniaczki, miękkie mięsko z indyka. Super pachnie, zaraz będzie pychał obiadek. Wrzucam jeszcze tak naprawdę na 5 minut na samą górę na piekarnik, żeby troszkę się podpiekła skórka i będziemy zabierać się do jedzenia. Dziękuję za oglądanie. Zapraszam jeszcze raz do subskrypcji kanału. Pozdrawiam Cię serdecznie. Trzymajcie się ciepło. Na razie. Cześć.